No i weszłaś? Dzień dobry. W pierwszej kolejności muszę poznać pani potrzebę. Przepraszam, pani jest z nami, bo ja nie wiem, na ile mogę sobie pozwolić. Nie chcę wam postawić jakieś tam groźby. Pani Sama, na pewno liczę na to, że chciałabym tak po prostu popatrzeć w lustro i pomyśleć, że wow. Dzień dobry. A co my tu mamy? Jakieś prywatne biuro rekrutacyjne na operację w Turcji? Pani Anety z Birmingham, pani Justyny z Gliwic. Pani Aneta powiedziała o pani, że została wysłana przez panią na rzeź do... To jest pana. Nie, ja zaprzeczam. Okej, to kolejna rzecz. Proszę zabezpieczyć tę operację. Czy pani udzieliła jakąś pomoc tym paniom, tym kobietom, w momencie, gdy one miały komplikacje pooperacyjne? Czy pani zaangażowanie w pomoc tym kobietom kończy się, kiedy pani skasuje pieniądze? Tak wygląda kontakt z panią Martyną i z pośrednikami. Kiedy pojawiają się komplikacje, problemy zdrowotne tych kobiet, nagle kontakt się urywa. Pani pośrednik ucieka, a w razie starania się o swoje roszczenia, dochodzenie czegokolwiek, grozi sądem, grozi prokuraturą, grozi karami. Kobieta odjeżdżająca białym samochodem to pośredniczka organizująca wyjazdy medyczne do Turcji. Już kilkanaście godzin po spotkaniu otrzymaliśmy straszące nas pismo od jej prawników, próbujące zablokować emisję naszego reportażu, żądające wglądu w naszą pracę. Nie zgadzamy się na to, bo to właśnie ta pośredniczka organizowała wyjazdy na operacje plastyczne bohaterki naszego poprzedniego reportażu. Wszystko miało być idealnie na 100%. Ja myślałam, że tam umrę. Zostałam przecięta tak, więc wszędzie są widoczne. W sensie tak w poprzek tak, ciała? Tak. Aha, i została taka blizna po tym tak, cięciu? Tak, z drugiej strony. No i blizny te... Ta blizna jest taka szeroka, ogromna. Szeroka i cała pomarszczona. Jeszcze powiedziano mi, żebym się cieszyła, że tak wyglądam. W Turcji nasz reporter próbował porozmawiać z lekarką, która operowała panią Anetę. Kobieta nie chciała rozmawiać, a na pytania o stan zdrowia naszej bohaterki zareagowała agresją. Why her body looks like that? I don't want any journalist. Please go away. Yes, please go away. Don't push me, don't push me. Why you didn't take care of her? Come here, come. Nie mogę patrzeć na siebie. W ogóle. Straciłam tyle pieniędzy, wyglądam jeszcze gorzej niż wyglądałam. Wolę się nie widzieć, chce mi się płakać. Pani Aneta to fryzjerka samotnie wychowująca trójkę dzieci. Operacja miała być prezentem na 40 urodziny. Kobieta wzięła na to 10 tysięcy euro kredytu. Pośredniczkę Martynę Z., która organizowała jej zabieg w Stambule, znalazła przez media społecznościowe. Gdy wysłałam Martynie zdjęcia, ona powiedziała mi, co trzeba zrobić. I co zaproponowała, że... Wszystko. Liposukcja piersi, brzuch, uda. Chciała jeszcze robić mi ręce i powiększenie pośladków. I to wszystko miało być zrobione w czasie jednej operacji? Tak. Z jakimi zapewnieniami się pani spotkała? Najważniejsze było to, że w razie komplikacji, w razie nieudanej operacji, ona pokrywa to wszystko, tak? W razie gojących, trudnych się ran, ona we wszystkim pomaga. Ona powiedziała, że no wszystkim ona się po powrocie z Turcji, ona zajmuje się wszystkim. Cokolwiek by się działo, ona się wszystkim zajmie. Mnie nic nie interesuje. A chociaż jedną konsultację lekarza pani zorganizowała po powrocie nie, i po komplikacjach? Nie, wyszły mi nici, szwy. Więc Martyna kazała mi je zdjąć. Sama? Tak, napisała mi, żebym wzięła nożyczki albo poprosiła dziecko, żeby mi zdjęło. Mi to jest ta fachowa, profesjonalna tak, opieka, nici. Zabezpieczenie po... operacji? Tak. Żeby pani poprosiła dziecko, żeby wyjęło pani szwy? Tak. Aby sprawdzić, jak swoją ofertę przedstawia Martyna Z., zadzwoniła do niej nasza dziennikarka. W trakcie rozmowy usłyszała szereg zapewnień o opiece i bezpieczeństwie. Zależy mi na takiej prawdziwej metamorfozie, na tym, żeby popatrzeć na siebie w lustro i pomyśleć wow, ale też niewątpliwie chciałabym się czuć bezpieczna. Realizując z nami operację, trafia pani do najlepszego, moim zdaniem, operatora w danym typie operacji, plus dostaje pani całe takie zaplecze medyczne, cały taki pakiet wyjazdowy medyczny. Od organizacji, po badania, po leki, po pielęgniarza, później w hotelu, hotel pięciogwiazdkowy. My na podstawie swojego doświadczenia wiemy, który lekarz
obiektywnie da pani taki efekt, jakiego pani oczekuje. Po powrocie, w momentach, w którym pani potrzebowała wsparcia, będziemy takim mostem pomiędzy lekarzami, specjalistami, a panią. Będziemy przekazywać pani informacje, czyli to nie jest tak, że tylko operacja i do domu, tylko ma pani jeszcze nasze wsparcie do pełnego wygojenia, czyli do roku po operacji.